Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest bardzo urocza, zabawna i ciekawa jedna z moich ulubionych rybek akwariowych, kolcobrzuch karlowaty, Carino tetraodon travancoricus. Wyglądają jak małe helikopterzy krążące w akwarium i potrafią poruszać się zupełnie inaczej niż większość ryb akwariowych. Jedni z nielicznych, które potrafią mrugać i zamykać oczy. Ze względu na swoje niezwykłe zachowania, można ich porównać tylko z pielęgnicami. Kolcobrzuchy karlowate są w stanie rozpoznawać właściciela, a kiedy pojawi się właściciel, to uporczywie przyciągają uwagę wybrędnymi ruchami. A gdy w polu widzenia zostanie wykryty nowy obiekt, zawsze starają się podpłynąć bliżej i próbują go zbadać. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Kolcobrzuchy karlowate pochodzą z południowej Azji. Występują w rzekach i dorzeczach oraz jeziorach w stanie Kerala w południowych Indiach. Zamieszkują wolno płynące, stojące wody z gęstą roślinnością i z piaszczystym dnem. To jest gatunek stosunkowo nowy w akwarystyce, jednak już zdążył podbić serca wielu miłośników akwarystyki. Po raz pierwszy gatunek został opisany w 1941 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem kolcobrzuchów karlowatych, ponieważ gatunek jest wymagający. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów. W akwariach mogą być trzymane od 4-6 osobników. Rosną do 2,5-3 cm. Płodność osiągają w wieku 7-8 miesięcy. Kolcobrzuchy karlowate mają zaokrąglone ciało z małym garbem, zwężającym się w kierunku ogona, z dużymi ciemnymi plamami. Kolor ciała waha się od ciemnobrązowego do zielonego z białym lub żółtawym brzuchem. Warto również zaznaczyć, że rybki potrafią zmieniać kolor ciała. Nie posiadają plewy brzusznej, a plewy piersiowe są duże i bardzo aktywne. Umożliwiają kolcobrzuchom gwałtownie zmieniać kierunek ruchu i poruszać się do tyłu. Głowa z dużymi oczami, które tak samo jak i kamelona mogą poruszać się niezależnie od siebie. Rozróżnienie płciu dorosłych osobników jest łatwe. Dorosłe samce są jasniejsze i mają wyraźną ciemną linię pod brzuchem i wzór rozpoczynający się od linii oka. Dorosłe samice często są bardziej okrągłe od samców. Nie ma możliwości określenia płci na rybku przed osiągnięciem płodności. Wynika to z faktu, że pierwsza rybka, która osiąga płodność, zaczyna uwalniać do wody hormony, które uniemożliwiają innym osobnikom przekształcać się w samców. Jeśli dwa samce zdołali się uformować, to jeden z nich dominuje. Kolcobrzuchy karlowate mają zdolność do zwiększania swoich rozmiarów nawet kilkakrotnie. Przeważnie będąc zagrożeni, wypełniają brzuch wodą lub powietrzem i w ten sposób próbują zniechęcić drapieżnika do ataku. Zbiornik powinien być obficie obsadzony roślinnością. W akwarium powinny się znajdować podpływające rośliny, liczne korzenie, gałęzie i inne kryjówki. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium powinna być filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 30%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-28, pH od 6,5 do 7,8, pH od 5 do 22. Kolcobrzuchy karlowate są bardzo wrażliwe na gorszą jakość wody. Zawartość amoniaku azotynów powinna wynosić 0, a zawartość azotanów powinna być minimalna. Kolcobrzuchy karlowate to są drapieżne rybki. W naturalnym środowisku odżywiają się głównie skorupiakami. Rybki nie jedzą pokarmów suchych. Karmić rybek można żywą lub mrożoną ochotką, ale dominującym pokarmem powinny być skorupiaki. Rybki mogą odżywiać się jak małymi ślimakami, tak i dużymi, np. ampulerami. Właśnie dlatego kolcobrzuchów karlowatych trzymają w akwariach roślinnych, gdzie jest sporo ślimaków.
rybki nie nadają się do akwarium towarzyskiego. Mają tendencję do podskubywania płetw innym wolno pływającym i weleniastym rybom. Można trzymać szybko pływającymi rybkami pod warunkiem, że będą dobrze odżywiane ślimakami. Z rybkami szybkimi bardziej aktywnymi przegrywają w rywalizacji o pokarm i mogą zostać zjedzone przez ryby dużo większe od siebie. Można również trzymać ich wraz z krewetkami i małymi sumokształtnymi. Rozmnażanie. Rozmnażanie krocobrzuchów karlowatych jest bardzo łatwe pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Potrzebna aeracja ogrzewania wody. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy rośliki pływające, np. mech jawański, tak, żeby mniejsza część zbiornika została wolna. Przed planowanym tarlem rodziców opiecie karmimy ślimakami, żywą lub mrożoną ochotką. Samce gotowe do tarla wydają się smuklejsze i przybierają intensywny kolor. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 1 samiec na 2-3 samiczki. Rodziców przenosimy wieczorem do zbiornika tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się na świcie następnego dnia, ale również może się opóźnić o kilka dni. Podczas tarla jedna samica składa około 10-15 jaj. Tu są dwie opcje. Można przenosić do innego zbiornika albo rodziców, albo ikrę. Jeśli wybieramy przenoszenie rodziców, to przenosimy tylko samiczkę, ponieważ nie bierze udziału w opiece nad ikrą i wychowaniu potomstwa, a samca zostawiamy do chwili wylegu. On opiekuje się ikrą, a po wylegu przenosimy również samca. Jeśli wybieramy przenoszenie ikry, to pipetą przenosimy ikrę do innego zbiornika. Białe mleczne, zawleśniałe jajeczka usuwamy. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Wylew następuje po 5-6 dniach, a na rybek zaczyna pływać po kolejnych 2-3 dniach. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne jest, żeby pokarm dla narybków był dostępny przez cały czas w małych ilościach. Po 5-6 dniach można już przechodzić na artemię. Na rybek w różnym wieku należy trzymać oddzielnie ze względu na kanibalizm. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany wody. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.